książki mam. La, 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 la. Cześć kochani, witajcie. Witajcie w moim nowym filmie na kanale Filiżanka Literatury. Kochani, przychodzę do Was dzisiaj z drugą częścią mojego zakupowego wariactwa książkowego. Słuchajcie, musicie mi to wybaczyć. Naprawdę. Ja nie wiem, co mną powoduje, że kupuję co chwilę nowe książki, ale chyba na fali tego, że otwarłam ten kanał, tak strasznie jestem zmotywowana, że co chwilę sobie robię zakupy. Słuchajcie, moi kochani, przychodzę do Was dzisiaj z drugą częścią Book Haulu i będą to pozycje, które zamówiłam z outletu oczytani.pl i z strony Vinted. Tak, poczekajcie chwileczkę, kochani, i już do Was wracam z nowymi książkami. Okej, no więc jestem. Więc co? Chyba zaczynamy, bo jest tego troszeczkę, a obawiam się, że będę miała mało czasu. Więc zaczynamy. I od razu, kochani, z przytupem zaczynamy o Chłopiec na jeden na milion. Jest to książka Moniki Wood. Nic o tej książce tak naprawdę nie wiem. Wiem tylko tyle, że tutaj jest historia 11-letniego zbikowanego na punkcie rekordów Guinnessa chłopca, któremu przysłano, by pomagał jakiejś 104-letniej Oli Witkus. W każdy sobotni poranek podczas gdy on wypełnia karmniki dla ptaków i sprząta w ogrodowej szopie, ona opowiada mu o swoim długim życiu. Wkrótce zaczyna wyjawiać mu sekrety, które ukrywała przez dziesięciolecia. Pewnej soboty chłopiec przestaje się pojawiać. Ona zaczyna myśleć, że mimo wszystko nie jest taki wyjątkowy, ale wtedy na jej progu pojawia się jego ojciec, Quinn Porter, gitarzysta, wiecznie nieobecny w życiu rodziny, zdeterminowany jest, by dokończyć szlachetny czyn syna. Matka dziecka nie pozostaje daleko w tyle. Ona natomiast odkryje, że świat może nas zaskoczyć niezależnie od wieku i że czasem współdzielenie straty jest jedynym sposobem na to, by na powrót odnaleźć siebie samego. I ten opis mi w zupełności wystarczył. Przepiękna okładka. Zobaczcie, cudowny, cudowny. A w ogóle cena to już, ja już nie, dla mnie to w ogóle to jest za tą historię jakieś, nie wiem ile, chyba 10 zł za tą książkę, więc w ogóle atrakcja 100. I zainspirowana twórczością Virginia Woolf kupiłam sobie Pani Dalloway. Jest to najbardziej znana powieść Virginia Woolf. Nie wiem, nigdy nie miałam do czynienia z tą autorką. Natomiast myślę, że Pani Dalloway będzie pierwszą książką, po którą sięgnę, żeby poznać twórczość Virginii. Tutaj mam kolejną książkę. Jest to Adam Cioczek Zamieć. I jest tutaj też w sumie, zmusił mnie niejako opis, żeby ją kupić. W ogóle kosztowała chyba 6 zł, więc cena też była bardzo atrakcyjna. I tutaj to jest Szok i tajemnica, kryminalna akcja, pragnienie wolności, miłosne uwikłania, dlaczego niektórzy znikają. I tu jest losy trzech osób, które nagle przypadają bez śladu, łączy je wspólna nić. Piotr wraz z policją i jasnowidzem poszukuje syna studenta, który nie wrócił z nocnej imprezy. Kto ukrywa rzeczywisty przebieg wydarzeń? Po 20 latach pogodnego małżeństwa Basia tropi życie męża, odkrywając czyny i postawy, których przed jego zniknięciem nie podejrzewała. Janek, wnuk słynnego alpinisty, na kilka dni przed maturą ucieka z domu. Dlaczego narzuca sobie tę przedwczesną, pełną zagrożeń inicjacją w dorosłe życie? Książka jest misternym portretem psychologicznym zaginionego i poszukującego. Lustrem, w którym przegląda się złudna i powierzchowna wiedza o naszych najbliższych. I dlatego za tą psychologię właśnie postrzegania tą książkę sobie zakupiłam. Słuchajcie, książka tym razem z Vinted, jest to Erik Emanuel Schmidt, Księga o niewidzialnym. Tutaj jest zbiór opowiadań Erika i są tutaj Mila Repa, Pan Ibrahim i Kwiaty Koranu, Oskar i Pani Róża, moje ukochane opowiadanie, Dziecko Noego i Zapasy z życiem. Przepiękne wydanie, zobaczcie, śliczne wydanie. Będę się za nie zabierała. Oczywiście mam nadzieję, że Erika i Erika Emanuela Schmidta nie muszę Wam przedstawiać, bo przynajmniej raz w życiu mieliście z jakąś książką jego, spod jego pióra do czynienia. I słuchajcie, mam tutaj Charles Dickens i Wilkie Collins, czyli Bez wyjścia. Jest to też klasyk, można powiedzieć. Jest to opowieść o przyjaźni, miłości, lojalności, ale też o zdradzie, chciwości i podłości.
Historia rozpoczyna się 30 listopada 1835 roku. Młoda kobieta usiłuje wyciągnąć od pracownicy przytułku dla dzieci informacje o pewnym oddanym tam chłopcu. Udaje się jej to i po kilku latach korzysta ze zdobytej wiedzy. Wydaje się, że nic nie zakłóci już szczęścia połączonych na nowo matki i syna. Los jednak jest przewrotny. Pomóc może tylko oddany przyjaciel i ukochana kobieta. Też okładka bardzo do mnie przemówiła. Rozkładówka tutaj no jest, wiecie, no nie ma dużo światła na stronie, ale ta cała powieść ma 157 stron, więc myślę, że na jedno posiedzenie takie, wiecie, jeżeli dzieci pozwolą, myślę, że ogarnę. I słuchajcie, kolejne książeczki kolejne. To też mam książeczkę z Vinted, jest to Kolej Podziemna, Colson Whitehead. O tej książce bardzo dużo dobrego słyszałam, więc w przypływie emocji ją kupiłam. I jest to w ogóle zdobywczyni Nagrody Pulitzera 2017 i wyróżniona National Book Award w 2016 roku. Jest to jedna z najważniejszych książek o Ameryce, jakie kiedykolwiek napisano. Cora jest niewolnicą na plantacji bawełny w stanie Georgia. Jej i tak niełatwe życie wkrótce ma zamienić się w koszmar, kiedy więc Cezar, najnowszy nabytek plantatora, opowiada jej o kolei podziemnej. Oboje ryzykują ucieczkę. Po piętach depcze im pościg, a schwytanie oznacza los gorszy od śmierci. I ja kupiłam tą książkę, słuchajcie, raz, że była bardzo polecana i w ogóle opinie mnie do niej bardzo przekonały. Natomiast drugi raz na fali jeszcze Zniewolonego, którego czytałam, a o którym już miałam tutaj przyjemność na kanale Wam mówić, sięgnęłam po tą książkę, dlatego że to też są losy czarnoskórych ludzi w Ameryce, więc myślę, że będzie bardzo ciekawa i na pewno tam, jeżeli mnie poruszy tak, jak podejrzewam, że to może zrobić, to na pewno nie jedna łza popłynie. Kolejną książką, też kupioną na Vinted, jest Dziewczyna z portretu Dawida Eberhoffa. I tutaj sama w ogóle fabuła mnie bardzo do niej przekonała, bo nie jest to może jakaś bardzo gruba książka. Wiem, że chyba jest, jest w kinach, także już jest zrealizowana, słuchajcie. Ja dopiero do niej teraz dotarłam i jest to opowieść Grety, która sama zaproponowała Einarowi, żeby włożył pończochy i damskie buty. Chciała dokończyć zamówiony kobiecy portret, a modelka nie mogła przyjść do pracowni. Mąż, mężczyzna o subtelnych rysach i drobnej budowie ciała, zdawał się idealny do tego zadania. Ot niewinna prośba, artystyczny żart. Greta nie mogła przypuszczać, że ta chwila zmieni całe jej życie, obudzi w nim pragnienie, które trudno będzie zlekceważyć i uciszyć. I jest to historia inspirowana prawdziwym życiem, które wstrząsnęły dwojgiem duńskich artystów, Einara i Grety Wegenerów. No i dlatego też jestem jej bardzo ciekawa. No, widać na okładce tutaj dwie postaci. Jestem nią bardzo zainspirowana. I słuchajcie, też kolejna polecajka od Nicoli. Są to immortaliści. Kupieni też na odczytanych też za jakieś symboliczne pieniądze, 10 chyba złotych. I to jest... Czwórka rodzeństwa Goldów wymyka się z domu, żeby poznać swoją przyszłość. Nie mają świadomości, że wizyta u cyganki na zawsze odmieni ich życie. 16-letni Simon ucieknie do San Francisco, by szukać tam spełnienia swojej seksualności. Bojająca w obłokach Clara zostanie iluzjonistką. Starszy z braci Daniel będzie szukał stabilizacji jako lekarz wojskowy po atakach na World Trade Center. Najstarsza z rodzeństwa Varia poświęci się badaniom nad długowiecznością, by odkryć sekret nieśmiertelności. Podobno porusza i zapada w pamięć. Bardzo jestem ciekawa. Tutaj jest fajna rozkładóweczka, bo jest dużo światła na stronie. Powieść ma jakieś 455 stron, więc nie jakoś strasznie dużo, ale też nie mało. Słuchajcie, kochani, jeszcze tu już ostatnie 5 pozycji, także przelecimy tak szybciutko, bo też nie chcę, żeby ten film trwał bardzo długo. Będzie trwał dłużej, jak Wam o nich będę opowiadała, jak już przeczytam. Także słuchajcie, ostatnio jestem zainspirowana strasznie jakoś klasyką i sięgnęłam po Lot nad kukułczym gniazdem Kena Caseya. I słuchajcie, tutaj jest to historia McMurphy'ego, Schuller, dziwkarz i zabijaka, udaje wariata, by uniknąć odsiadywania wyroku. Pobyt w szpitalu psychiatrycznym to dla niego dobry żart. Do czasu, aż dowiaduje się, że nie odzyska wolności, dopóki nie zostanie uznany za wyleczonego. A decyzja należy od wielkiej oddziałowej sadystki znęcającej się nad pacjentami. McMurphy zdaje sobie sprawę, że opuści szpital tylko wtedy, kiedy da się jej złamać. A to oznaczałoby, że dał się pokonać kombinatowi. No i tutaj jest to powieść, która się sprzedała
w super nakładzie. I ogólnie jest też film, który tu w roli głównej wystąpił Jack Nicholson i on zdobył Oscara. W Ameryce podobno nie było w latach 60. XX wieku lepszej powieści, więc jestem bardzo ciekawa. Bardzo wiele słyszałam opinii na ten temat. I mam jeszcze dwie książki, o których też są w podobnej tematyce, jak Lot nad kukułczym gniazdem. Natomiast też mnie bardzo zainspirowały i tak zaciekawiły. Jest to Serce to samotny myśliwy i to jest Carson McCullers. I jest to historia życzliwego dla wszystkich głuchoniemego Johna Singera, który potrafi czytać z ruchu warg. Jest idealnym słuchaczem. Nikomu nie przerywa, nikogo nie ocenia, dlatego też ludzie chętnie mu się zwierzają. Wiecznie pijany wizjoner, właściciel kafejki, a jednocześnie domorosły filozof. Lekarz obsesyjnie próbujący zrozumieć, osiągnąć swój bliżej niesprecyzowany życiowy cel. Przychodzą do Johna ze swoimi problemami i żaden nie dostrzega jego tragedii, dopóki nie jest za późno. I też jest tutaj ekranizacja podobno, która też uzyskała kilkanaście nominacji do Oscarów i Złotych Globów. Jest to przejmujące studium ludzkich emocji, pełne refleksji nad samotnością i wyobcowaniem. Jak wiecie, ja samotność i wyobcowanie, tak jak gdzie śpiewają raki, bardzo mnie urzekło, więc podejrzewam, że Serce to samotny myśliwy też mnie bardzo urzeknie, jeżeli ma w sobie i samotność, i wyobcowanie. Także jestem bardzo ciekawa tej książki. I mam tutaj dużą, ostatnią już właśnie z tej serii nawet, bo to jest, to ogólnie wygląda, wiecie co, jak seria. Serce to samotny myśliwy, Lot nad kukułczym gniazdem i Lista Schindlera. No zobaczcie, one wyglądają tak, wiecie, bardzo podobne są. I mam tutaj Listę Schindlera, przepraszam, Tomasa Kinieliego. Jest to oparta na faktach historia Niemca, który uratował ludzi przed zagładą. 1200 osób uratował. Tak. I jestem bardzo ciekawa tej książki. Wiele dobrego też o niej słyszałam. Jest też chyba ekranizacja. Tak, Steven Spielberg nakręcił poruszający film, uhonorowany 7 Oscarami, wyróżniona prestiżową nagrodą Bookera, powieść. Także no muszę ją po nią sięgnąć i jest tutaj pochodzący z Sudetów Niemiec, należący do NSDAP, sprytny przedsiębiorca Oskar Schindler jest nastawiony na czerpanie z życia pełnymi garściami, dopóki nie styka się z realnymi konsekwencjami nazistowskiej ideologii, z okrucieństwem, gwałtem i przemocą. Wówczas narażając życie i majątek ratuje Żydów przed trafieniem do Oświęcimia lub innych obozów koncentracyjnych. Thomas Kinelli, zainspirowany spotkaniem z jednym z ocalonych, Poltkiem Fleckeberem oraz podróżą do Polski, przedstawia złożony obraz nietuzinkowego człowieka, jakim był Schindler. I dlatego też ta książka mocno mnie zainspirowała. I mam już dwie ostatnie pozycje. Tutaj również jest jedna zekranizowana i jest to M.L. Stedman, Światło między oceanami. Bardzo głośna i film, i powieść. Jest to opowieść, podtytuł ma tutaj Czasami nie da się odróżnić dobra od zła. Jest to sensacja literacka 2012 roku, powieść sprzedana do 28 krajów i sfilmowana i opowiada o zapadającej w pamięć poruszającej opowieści o miłości i niszczycielskiej sile życiowych wyborów, o podejmowaniu przez dobrych ludzi złych decyzjach, które czasami wydają się jedynymi możliwymi. Książka, która pochłania swoją hipnotyzującą atmosferą, niezwykłym darem narracji i fantastycznie skrojonymi sylwetkami bohaterów. No właśnie, i to są lata 20 XX wieku i jest to historia Toma, który odznaczony za odwagę na froncie I wojny światowej decyduje się przyjąć posadę latarnika na wysepce położonej w odległości 100 mil od wybrzeża Australii. Kilkanaście miesięcy później dołącza do niego Izabel, dopiero co poślubiona, piękna młoda żona, kochająca, radosna, gotowa dzielić z nim surowe życie na otoczonym ocalem skrawku ziemi o powierzchni kilkuset hektarów. Oboje wierzą, że znajdą tu prawdziwe szczęście. Niestety los wystawia parę na ciężką próbę. Po dwóch poronieniach i wydaniu na świat martwego chłopca, Izabel dowiaduje się, że nie będzie mogła mieć dzieci. Popada w depresję i wówczas zdarza się cud. Do brzegu wyspy przybija zapchnięta przez falę łódź z ciałem martwego mężczyzny i zawiniętym w sweter płaczącym niemowlęciem. Ulegając namowom żony, kierując się głosem serca, a nie wyznawanymi zasadami moralnymi,
Tam podejmuje decyzję, której konsekwencje położą się cieniem na życiu wielu ludzi. I ta historia będzie na pewno bardzo smutna i na pewno będę na niej ryczeć, bo ja ogólnie, jeżeli jest coś z dziećmi w tle, to będę płakać. I ostatnia książka od Diane Sutherland. Jest to 13. opowieść. I tutaj, moi kochani, wyszłam troszeczkę z swojej strefy komfortu, dlatego że to jest troszeczkę fantastyczna opowieść. I dlatego, tak jak Wam już poprzednio mówiłam, ja otwieram się ciągle na nowe, więc zdecydowałam, że przeczytam 13. opowieść. Podobno ma bardzo dobre oceny na Goodreads też. I to jest autorka też, Diane Sutherland jest autorką Była sobie rzeka, książki, która też bardzo dobre opinie ma, oceny. Więc przeczytam sobie, a jest to, pokrótce już Wam mówię, przed laty dawno temu były sobie dwie dziewczynki. Przed laty tragicznie naznaczył je los, a z ich cierpienia zrodziły się historie, które zadziwiły świat. Ale to nie losy, ich są początkiem tej opowieści. Czy kiedykolwiek jesteśmy w stanie wskazać punkt, w którym wszystko się zaczęło? Czy było to w czasie burzy, kiedy urodziła się ich szalona matka Izabel? Czy było to wtedy, kiedy nadano im imiona? A może w ten listopadowy wieczór, kiedy córka pewnego antykwariusza znalazła na swojej wycieraczce list od starej pisarki, która sugerowała, że zdradzi jej tajemnicę swojego życia? A może początkiem była książka, która obrosła legendą i stała się warta majątek? Nie należy chyba dociekać początku, bo to, co po nim następuje, jest o wiele bardziej interesujące. Zatraćcie się w tej powieści o duchach, urokach rzucanych przez książki, szaleństwie, miłości, tragedii, starym domostwie, które choć dawno spłonęło, wciąż stroi na straży sekretu, na który nie miał wpływu czas. Współczesna powieść gotycka, która uwodzi atmosferą, przenosi czytelników do świata, który dawno odszedł w niej pamięć, a jednak wciąż jest żywy. 13. opowieść tchnie urokiem powieści gotyckiej, ma w sobie ten sam czar, co Wichrowe wzgórza i Dziwne losy Jane Eyre. I słuchajcie, chyba Nikola też z kanału Dr. Book, bo ja często też tam zaglądam do niej, mówiła, że tutaj jest spoiler do Dziwnych losów Jane Eyre i właśnie do Wichrowych wzgórz, więc podejrzewam, że zanim ją przeczytam Wichrowe wzgórza i Dziwne losy Jane Eyre, które zresztą już zaczęłam czytać, więc... Tak, moi kochani, przebrnęliśmy przez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 książek nowych. Mam nadzieję, że napiszecie mi, co tam wy sobie ostatnio czytaliście, co polecacie, co sobie kupiliście, podzielcie się swoimi wrażeniami na temat książek, zapraszam Was do komentowania filmu i napiszcie też, co chcecie obejrzeć. Jestem otwarta na Wasze propozycje, a nawet bym bardzo chciała, żebyście coś od siebie napisali, co chcecie zobaczyć na moim kanale. Serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że nie nudziliście się tutaj, że mi podsuniecie też z tego bookhaulu książkę, którą byście chcieli, żebym przeczytała w pierwszej kolejności. Może macie tutaj jakąś fajną listę tych książek, które Was zainspirowały. Podzielcie się swoimi wrażeniami, podsuńcie mi, co bym tutaj, wiecie, przeczytała jako pierwsze z Waszego zaopiniowania. I zostawiam Was dzisiaj w pięknym, mam nadzieję, nastroju na cały dzień. Ściskam Was mocno, przesyłam Wam buziaki. No i do kolejnego razu, kochani. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, pa!